Daj mi kilka minut, a pokażę tobie, jak tajemniczy tekst sprzed wieków może całkowicie zmienić twoje rozumienie jednej z najbardziej znanych postaci biblijnych. Witajcie! Dziś zagłębimy się w fascynującą historię Ewangelii Judasza, dokumentu, który po latach zapomnienia wyszedł na światło dzienne, rzucając nowe światło na znaną opowieść. To odkrycie, które wstrząsnęło podstawami chrześcijaństwa, rozpali naszą wyobraźnię i zmusi do zastanowienia. Przygotujcie się na podróż, która może zburzyć wasze dotychczasowe przekonania. Uwaga! Zostań do końca z nami. Tylko u nas poznasz kompletną treść Ewangelii Judasza. Czy wiesz, że już w 180 roku naszej ery Ireneusz z Lyonu wspominał o zaginionym tekście, który rzucał nowe światło na postać Judasza? Tak zaczyna się historia Ewangelii Judasza. To opowieść o dokumencie, który przez wieki był tylko cieniem, wspomnieniem w tekstach starożytnych uczonych. Ale prawdziwa przygoda zaczyna się dopiero w 1970 roku, kiedy to w jaskini w Minia, na południe od Kairu, egipski poszukiwacz skarbów natrafił na coś niezwykłego. To właśnie tam ukryta była Ewangelia Judasza, czekająca przez wieki na to, aby światło dzienne ujrzały jej tajemnice. Przez następne 30 lat tekst przewędrował przez ręce wielu dilerów antyków. Każdy z nich marzył o fortunie, jaką mógł przynieść ten starożytny dokument. W końcu, na przełomie tysiącleci, w roku 2000, National Geographic zdecydowało się kupić ten tekst, otwierając nowy rozdział w jego historii. Co dalej? Jakie tajemnice skrywa ta kontrowersyjna księga? To pytania, które wciąż intrygują i fascynują. Zrób coś małego, ale ważnego dla nas. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, kliknij teraz przycisk subskrypcji i dzwoneczek obok. Niech inni też usłyszą te słowa. Przekaż link do tego filmu swoim znajomym i rodzinie. Podziel się swoimi myślami w komentarzu poniżej. Jeśli nie wiesz, co napisać, wystarczy krótkie: Jezu, Ty się tym zajmij, Jezu, ufam Tobie, lub niech Bóg ma nas w swojej opiece. Dziękujemy. Historia Ewangelii Judasza to nie tylko odkrycie, ale także walka o jej zachowanie. Po wydobyciu z egipskiej jaskini, tekst przez lata był narażony na nieodpowiednie warunki przechowywania, które mogły na zawsze pozbawić nas możliwości jego przeczytania. Został przetrzymywany w wilgotnych i niewłaściwych warunkach, co doprowadziło do jego degradacji. To przypomina dramat, w którym każdy dzień mógł być ostatnim dla tego starożytnego dokumentu. Ale w końcu, po latach zaniedbań, w 2006 roku National Geographic podjęło się zadania konserwacji i ostatecznie opublikowało tekst, otwierając go dla świata. Ta publikacja nie tylko przywróciła Ewangelię Judasza do życia, ale również wywołała szeroką reakcję w społeczności naukowej. Uczeni z różnych stron świata rzucili się do analizy tekstu, który rzuca nowe światło na wczesnochrześcijańskie myśli i doktryny, budząc zarówno zachwyt, jak i kontrowersje. Wprowadzenie tego dokumentu do publicznej świadomości wywołało wiele debat i dyskusji na temat jego autentyczności, znaczenia oraz wpływu na rozumienie historii chrześcijaństwa. Jakie tajemnice skrywa ten tekst? Co mówi o relacji Judasza z Jezusem? To pytania, które naukowcy próbują rozwikłać, a odpowiedzi na nie mogą zmienić nasze postrzeganie historii. Ewangelia Judasza to nie tylko zwykły tekst. To skomplikowana narracja, w której znajdujemy głębokie rozmowy pomiędzy Jezusem a jego uczniami oraz bardziej intymne dialogi z Judaszem. W tych rozmowach Judasz nie jest zwykłym zdrajcą, jak moglibyśmy przypuszczać. Został przedstawiony jako osoba posiadająca tajemną wiedzę o prawdziwej naturze Jezusa, co stawia go w zupełnie innym świetle. Teologiczne i kosmologiczne dyskusje zawarte w Ewangelii Judasza radykalnie różnią się od tradycyjnych nauk chrześcijańskich. Tekst wchodzi w skomplikowane wyjaśnienia struktury wszechświata, a także natury bóstw, co jest charakterystyczne dla gnostyckich koncepcji religijnych. W tych dialogach Jezus i Judasz często omawiają sprawy dotyczące kosmologii, czyli kreacji wszechświata, prezentując idee, które mogą wydawać się obce
lub nawet herezyjne dla tradycyjnego chrześcijanina. Dyskusje te zwracają uwagę na to, jak różnorodne były wczesnochrześcijańskie przekonania i jak skomplikowane mogły być interakcje pomiędzy postaciami, które znamy głównie z kanonicznych tekstów. Przez te rozmowy Judasz jest przedstawiany nie tylko jako uczestnik, ale jako kluczowy gracz w dramacie związanym z końcowymi dniami Jezusa, posiadający wiedzę, która była ukryta przed innymi. Odkrycie i analiza Ewangelii Judasza miało znaczący wpływ na nasze rozumienie historii wczesnego chrześcijaństwa, ukazując, jak różnorodne i dynamiczne były wierzenia i doktryny na tym wczesnym etapie rozwoju religii. Tekst ten rzuca światło na to, jak chrześcijanie z II i III wieku postrzegali postać Judasza i jego rolę w historii zbawienia, co jest znaczące, biorąc pod uwagę jego powszechnie negatywny wizerunek w większości tradycyjnych źródeł chrześcijańskich. Ewangelia Judasza pokazuje, że już w tamtych czasach istniały próby reinterpretacji i zrozumienia historii Jezusa i jego uczniów w sposób, który odbiegał od późniejszych ortodoksyjnych interpretacji. W dokumentach takich jak ten Judasz nie jest prostym zdrajcą, lecz kluczową postacią, która przez swoje działania może nawet wykazywać głębsze zrozumienie misji Jezusa. Ta różnorodność wierzeń w wczesnych wspólnotach chrześcijańskich podkreśla, jak skomplikowany był proces formowania się kanonu biblijnego i jak wiele różnych głosów próbowało wpłynąć na kształtowanie się wczesnych doktryn chrześcijańskich. Dyskusje wywołane przez Ewangelię Judasza pozwalają uczonym i wierzącym na głębsze zrozumienie, że wczesne chrześcijaństwo było areną bogatych i często sprzecznych idei, co prowadzi do lepszego zrozumienia własnej wiary i jej historycznych korzeni. Ewangelia Judasza od momentu jej publikacji stała się źródłem gorących debat i kontrowersji. Jednym z kluczowych punktów dyskusji jest sposób przedstawienia Judasza. Czy jest on bohaterem, czy jednak postacią negatywną? W tradycyjnych interpretacjach chrześcijańskich Judasz jest zazwyczaj uważany za zdrajcę, ale ten tekst gnostyczny maluje jego obraz w zupełnie innym świetle, przedstawiając go jako wybrańca, który posiada specjalną wiedzę i pełni wyjątkową rolę w boskim planie. Dyskusje te pogłębiają się przy analizie takich terminów jak demon, używany w kontekście gnostyckim. W gnostycyzmie, który charakteryzuje się złożonym kosmologicznym systemem wierzeń, terminy takie mogą mieć inne konotacje niż w tradycyjnym chrześcijaństwie. W Ewangelii Judasza termin demon może niekoniecznie oznaczać zło. Na przykład w scenie, gdzie Jezus nazywa Judasza 13 demonem, kontekst gnostyczny sugeruje, że może to być odniesienie do wyższej duchowej natury Judasza, co jest dalekie od powszechnego rozumienia tego słowa. Te interpretacje i debaty nie tylko pokazują różnorodność wczesnochrześcijańskich myśli, ale również stawiają pytania o to, jak interpretujemy religijne teksty i jak nasze rozumienie tych tekstów wpływa na nasze postrzeganie postaci historycznych. Ewangelia Judasza zmusza do przemyślenia wielu założeń i może prowadzić do głębszego, bardziej zniuansowanego zrozumienia historii i teologii chrześcijaństwa. Ewangelia Judasza otwiera przed nami nowe perspektywy na historię wczesnego chrześcijaństwa, ukazując złożoność i różnorodność wczesnych doktryn oraz wierzeń. Tekst ten, przez długi czas uznawany za zaginiony, a następnie odkryty ponownie, rzuca światło na intrygującą postać Judasza, przedstawiając go nie jako zdrajcę, ale jako kluczową osobę, która miała specjalne zrozumienie misji Jezusa. Dyskusje na temat jego roli i charakteru, a także analiza użytych w tekście terminów, jak demon w kontekście gnostycznym, pozwalają na głębsze zrozumienie tego, jak różne grupy wczesnych chrześcijan mogły interpretować te same wydarzenia w różny sposób. Ewangelia Judasza nie tylko wzbogaca naszą wiedzę o historii religii, ale również zachęca do refleksji nad tym, jak interpretacje mogą się zmieniać w zależności od kontekstu kulturowego i duchowego. Poznajmy teraz treść Ewangelii Judasza.
Treść, jaką teraz usłyszycie, jest w całości tłumaczeniem z koptyjskiego, a całość nie została poddana korekcie, abyście sami usłyszeli słowa Jezusa w jego bezzmiennej formie. Wizja uczniów. Przyszedł więc do nich Jezus innego dnia. Rzekli do Niego: Nauczycielu, widzieliśmy Cię w widzeniu. Mieliśmy bowiem wielkie sny tej nocy, której światłość powiedział, dlaczego i ukryliście się. Oni zaś powiedzieli, widzieliśmy wielki dom i był w nim wielki ołtarz oraz 12 mężczyzn, mówimy, że są to kapłani oraz pewne imię. Rzesza ludzi czeka w gotowości przy ołtarzu, aż kapłani wyjdą i podejmą służby. My zaś przygotowaliśmy się. Jezus powiedział, jakiego rodzaju byli to kapłani. Oni zaś rzekli, jedni byli kapłanami przez 2 tygodnie, inni dokonywali ofiary ze swoich dzieci, inni zaś ofiarowali swoje żony, błogosławiąc je i poniżając na przemian. Jeszcze inni spali z mężczyznami, inni popełniali zabójstwa, jeszcze inni dopuszczali się mnóstwa grzechów i bezprawia. Mężczyźni zaś, którzy stali przy ołtarzu, wzywali Twoje imię i trwali we wszystkich tych czynach swego przestępstwa, gdy dopełniały się ofiary. I gdy to powiedzieli, zamilkli z drżeniem. Rzekł im Jezus, dlaczego zadrżeliście? Zaprawdę mówię wam, wszyscy kapłani, którzy stoją przy ołtarzu, wzywają mojego imienia. Mówię wam także, że zostało zapisane moje imię na tym domu pokoleń gwiazd przez pokolenia ludzkie. I posadzili w imię moje drzewa nieurodzaju i hańby. I Jezus mówił do nich dalej, wy jesteście tymi, którzy podejmą służbę przy ołtarzu. A więc wy zobaczyliście tego, który jest Bogiem i któremu służycie. A 12 mężczyzn, których zobaczyliście, to wy właśnie, a trzoda tych, których przyprowadzają do ofiary, to cii, których widzieliście. Jest to tłum, który wprowadziliście w błąd przy tamtym ołtarzu, bo przy nim stanie władca tego świata, w ten oto sposób będzie korzystał z mojego imienia, zaś w gotowości czekać będą pobożne pokolenia. Następnie inny człowiek przedstawi rozpustnika, a inny przedstawi zabójców dzieci, a inny takich, co śpią z mężczyznami, ale także takich, co poszczą, a inny będzie oczyszczał od bezprawia i błędu. I ci mówią o sobie, my jesteśmy równi aniołom. I to są gwiazdy, które dokonują w każdej rzeczy. Powiedziano więc ludzkim pokoleniom, oto Bóg przyjął waszą ofiarę z rąk swych kapłanów, On, który jest sługą błędu. Tymczasem Pan, który rozkazuje, On jest Panem nad pełnią. Ci zaś w ostatnim dniu zostaną w hańbie odrzuceni. Rzekł im Jezus, zaprzestańcie waszych ofiar tych, które wy na ołtarzu, a które są o waszych gwiazdach i waszych aniołach i które właśnie się skończyły. Niech staną się przeciwne wobec was i niech przemijają i niech wobec pokoleń i mocy. Piekarz nie może wyżywić całego stworzenia, które jest pod niebem i nie wobec nich. Rzekł im Jezus, zaprzestańcie walczyć ze mną. Każdy z was ma swoją gwiazdę i każdy da tym, który przyszedł dla tych, którzy źródłem dla drzewa przemijającego eonu na jakiś czas, lecz przeszedł, aby nawodnić raj Boga i aby pokolenie, które ma przetrwać, nie zostało splamione w czasie wędrówki tego pokolenia, ale żeby pozostało czyste na wieki wieków. Rozmowa Jezusa z Judaszem. Judasz zwrócił się do Jezusa, mówiąc, Rabbi, jaki owoc jest udziałem tego pokolenia? Na to Jezus odpowiedział, każde pokolenie ludzi, to jest, ich dusze umrą. Ci jednak, jeśli osiągną doskonałość w czasie Królestwa, gdy Duch oddzieli się od nich, to ich ciała wprawdzie umrą, ale ich dusze będą ożywione i zabrane. Następnie Judasz zapytał, a co stanie się z pozostałym pokoleniem ludzi? Jezus odpowiedział, jest rzeczą niemożliwą, aby sadzić na skalę i aby ludzie zebrali z niej swoje owoce. Podobnie jest z rodem nieczystym i zepsutą Sofią, to jest z ręką, która stworzyła śmiertelnego człowieka. Ich dusze idą do eonu, który jest wyżej. Zaprawdę mówię wam, że ani anioł, ani żadne moce nie są w stanie zobaczyć, tylko ci, którzy wywodzą się ze świętego pokolenia, mogą to postrzegać. Gdy Jezus to powiedział, odszedł. Wizja Judasza. Judasz zwrócił się do Jezusa. Nauczycielu,
jak wysłuchałeś ich wszystkich, posłuchaj teraz mnie. Zobaczyłem bowiem wielkie widzenie. Gdy Jezus to usłyszał, roześmiał się i powiedział do niego: Dlaczego ty, trzynasty duchu, doświadczasz mnie jeszcze, ale mów, postaram się tobie sprostać. Wtedy Judasz opowiedział: Zobaczyłem siebie w widzeniu, jak 12 uczniów rzuca na mnie kamienie i już prześladuje mnie gwałtownie, a ja uciekłem do miejsca, w którym byłeś za tobą. Ujrzałem jakiś dom, ale oczy moje nie są w stanie zmierzyć jego miary. Wielcy ludzie otaczali go, a dom ten miał dach z zielonych liści i w środku domu był tłum. Nauczycielu, weź mnie do środka razem z tymi ludźmi. Na to Jezus odpowiedział: Twoja gwiazda cię zwiodła, Judaszu. Żaden stworzony śmiertelny człowiek nie jest godzien, aby wejść do domu, który widziałeś. To miejsce właśnie jest zachowane dla świętych. Na miejscu tym ani słońce, ani księżyc nie będzie panował, ani dzień. Lecz ci wejdą do niego na zawsze w eonie razem ze świętymi aniołami. Oto powiem ci o tajemnicach królestwa i pouczyłem cię o błędzie gwiazd i o tym, który został posłany na 12 eonów. Judasz zapytał: Nauczycielu, czy moje potomstwo nie jest podporządkowane archontom? Jezus odpowiedział: Chodź, żebym mógł cię pouczyć, ale ty będziesz jęczał jeszcze bardziej, gdy zobaczysz królestwo i jego wszystkie pokolenia. Gdy to usłyszał, Judasz rzekł do niego: Czy jest lepiej, że to przyjąłem, a ty wybrałeś mnie do tego pokolenia? Jezus odpowiedział: Będziesz trzynastym i będziesz przeklęty przez pozostałą resztę pokolenia, ale przyjdziesz i będziesz panował nad nimi. Ostatniego dnia zaś będą przeklinać twoje nawrócenie ku wysokości do świętego pokolenia. Mowa Jezusa. Jezus rzekł: Chodź, a pouczę cię o rzeczach ukrytych, tych, których nie widział nikt z ludzi. Istnieje bowiem wielki ion, bez kresu, którego miary nikt z pokolenia aniołów nie widział, w którym jest wielki niewidzialny duch. Ten, którego oko anioła nie widziało, ani myśl rozumu nie pojęła, ani nikt nie nazwał go imieniem. I objawił się w tym miejscu obłok świetlisty i rzekł: Niech stanie się anioł dla posługi. I wyszedł z obłoku wielki anioł Autogenes, Bóg światłości, i z jego powodu powstało czterech aniołów z innego obłoku. I powstali dla posługi Autogenesa aniołowie. I rzekł Autogenes: Niech się stanie. I stało się aniołów i stworzył pierwszego oświeciciela, aby panował nad nimi, i rzekł: Niech się staną aniołowie służący jemu, i powstało ich niezliczone setki tysięcy. I rzekł: Niech się stanie eon świetlisty, i stał się. I ustanowił drugiego oświeciciela, aby nad nim panował, oraz setki tysięcy niezliczonych aniołów, którzy służyli. I w taki też sposób stworzył pozostałe eony światłości i sprawił, że panowały nad nimi. I stworzył dla nich setki tysięcy niezliczonych aniołów, którzy pełnili służbę. I zjawił się Adamas w pierwszym obłoku światłości. Obłoku tego nie widział nikt z aniołów. Tych wszystkich nazywano zaś Bogiem. I objawił niezniszczalne pokolenie Seta. 12 zaś objawił 72 oświecicieli w pokoleniu niezniszczalnych według woli Ducha, zaś 72 oświecicieli objawiło 360 oświecicieli w niezniszczalnym pokoleniu według woli Ducha. Byli w tej liczbie po 5 na jednego, a ich ojcem jest 12 eonów z 12 oświecicieli. Dla każdego eonu 6 niebios, tak, że powstały 72 niebiosa z 72 oświecicielami, w każdym po jednym. Dla nich znów 5 firmamentów, aż powstało 360 wszystkich firmamentów. I dano im władzę, wielkość wojska aniołów niezliczonych, którzy ich sławili i służyli im natychmiast. Także dziewicze duchy oddawały cześć i służyły wszystkim eonom razem z niebiosami i ich firmamentami. To mnóstwo nieśmiertelnych zostaje nazwane światem, ale nazwane jest zniszczeniem ze strony Ojca i 72 oświecicieli, które są razem z Nim, razem z Autogenesem i Jego 72 eonami.
to w nim objawił się pierwszy człowiek ze swoją niezniszczalną mocą. Objawił się zaś jako Eon razem ze swoim pokoleniem. To w nim był obłok gnozy razem z aniołem, którego nazywa się Elelet razem z Eon. Następnie rzekł, niech powstanie 12 aniołów panujących nad chaosem i otchłanią. I oto objawił się z obłoku anioł, a jego oblicze zionie ogniem, jego podobizna zanieczyszczona jest krwią, ma imię Nebro, co oznacza odstępca. Inni nazywają go Djaldabaoth. I wyszedł jeszcze jeden anioł z obłoku o imieniu Saklas. Nebro stworzył 6 aniołów, także Saklas, dla posługi. I w ten sposób powstało 12 aniołów w niebiosach. I wziął każdy z nich część niebios. I rzekło 12 archontów do 12 aniołów. Uczyńcie sobie każdy i niech pokolenie wobec aniołów. Pierwszym jest Set, zwykle nazywa się go Chrystusem. Drugim jest Harmodhot, który trzecim jest Galila, czwartym jest Jobel, piątym jest Adonaios. Tych 5 panowało nad przepaścią, ale najpierw nad chaosem. Wtedy rzekł Saklas do swoich aniołów, uczyńmy człowieka według podobieństwa i obrazu. I stworzyli Adama i jego żonę Ewę, która w obłoku była nazywana Zoi. W tym bowiem imieniu wszystkie pokolenia go szukają i każdy z nich ją nazywa tym imieniem. Saklas jednak nie nakazał, jeśli pokolenia. Ta Archont zaś powiedział do niego, twój żywot będzie ci dany na długi czas razem z twymi dziećmi. Rozmowa Judasza z Jezusem. Judasz zapytał Jezusa, jak długo będzie żył człowiek. Jezus odpowiedział, dlaczego dziwisz się temu, że Adam razem z swoim pokoleniem przyjął czas życia pod zarządem, w miejscu, w którym przyjął jego panowanie nad sobą w zarządzie razem z jego archontem? Następnie Judasz zadał kolejne pytanie, czy duch człowieka może umrzeć? Jezus odrzekł, w ten sposób Bóg rozkazał Michałowi, aby dał im duchy ludzkie służące im za ich dar, ale Wielki polecił Gabrielowi, aby dał duchy wielkiemu pokoleniu, aby nie panowano nad nim. I to jest duch razem z duszą. Dlatego pozostałe dusze obłok światłości, aniołowie nad nimi, aby nawrócili się ku duchowi, który w was jest, a sprawiliście, że przebywa w tym ciele w pokoleniu aniołów. Bóg sprawił, że dano gnozę Adamowi i tym, którzy z nim byli, aby nie panowali nad nimi władcy chaosu i otchłani. Judasz zapytał, czym ma być to pokolenie? Jezus odpowiedział, zaprawdę mówię wam, gwiazdy skończą się nad nimi wszystkimi, gdy dojdą do swego końca czasu ustanowione przez Saklasa. Wtedy wzejdzie ich pierwsza gwiazda razem z pokoleniem. I to, co zostało zapowiedziane, spełni się. Wtedy będą popełniać cudzołóstwa w imię moje i zabijać będą swoich synów w imię moje i uczyni twoją gwiazdę nad 13 eonem. Następnie Jezus się roześmiał i Judasz zapytał, Nauczycielu, dlaczego śmiejesz się ze mnie? Jezus odpowiedział, śmieję się nie z ciebie, lecz z błędu gwiazd. Tych 6 gwiazd błądzi walcząc z tymi 5. Oto wszystkie będą zniszczone razem ze swymi stworzeniami. Judasz zapytał, co się stanie z tymi, którzy obmyli się w imię twoje? Jezus odpowiedział, zaprawdę mówię ci, to obmycie, które przyjęli w imię moje, nie móc umierać dla mnie. Zaprawdę mówię ci, Judaszu, ci, którzy składają ofiary Saklasowi, Bóg, że zło na tym ich, wszystkie złe uczynki są złe. Ty zaś przewyższysz ich wszystkich. Człowieka bowiem, który mnie nosi, ty ofiarujesz. Już twój róg się uniósł i twój gniew się wypełnił, a twoja gwiazda wzeszła i serce twoje pojęło. Jezus dodał, zaprawdę mówię ci, twoje ostatnie stanie się cierpienia, ich archont zostaje zniszczony. I wtedy podniosą się postacie wielkiego pokolenia Adama, ukazując, że ponad niebem i ziemią i aniołami istnieje pokolenie z eonu. Oto wszystko zostało ci powiedziane, podnieś oczy i zobacz obłok i światłość, która jest w nim i gwiazdy, które go otaczają i gwiazdę, która jest na przodzie. To twoja gwiazda. Judasz podniósł oczy
i zobaczył obłok świetlisty i wszedł do niego. Ci, którzy stali niżej, usłyszeli głos wychodzący z obłoku, który głosił wielki ród. Dziękuję wam serdecznie za towarzyszenie mi w tej fascynującej podróży do przeszłości. Nie zapomnijcie subskrybować kanału i zostawić łapki w górę, jeśli film się wam podobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Niech Bóg was błogosławi. Drodzy słuchacze, jeśli podobał wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.